W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela Palmowa, druga niedziela Męki Pańskiej. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Czas, w którym Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przypomina, czci i uobecnia w świętej liturgii centralne tajemnice naszej świętej katolickiej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odczytuje Kościół w tym tygodniu opis męki pańskiej ze świętej Ewangelii. Dzisiaj według świętego Mateusza, Wielki Wtorek według świętego Marka, Wielką Środę według świętego Łukasza, Wielki Piątek według świętego Jana. W Wielki Czwartek czci Kościół ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Najświętszego Sakramentu Eucharystii, mszy świętej. W Wielki Piątek Kościół adoruje swego Pana ukrzyżowanego, który oddał życie dla zbawienia świata. Wielka Sobota jest czasem ciszy, adoracji, Zbawiciela w Bożym grobie, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Kościół w tym dniu święci pokarmy na świąteczny stół wielkanocny. Jak mamy przeżyć te dni? Na co mamy zwrócić szczególną uwagę? Czego mamy w tych dniach unikać? Po pierwsze, mamy podążać duchowo dzień po dniu za świętą liturgią Kościoła katolickiego. Przybywajmy do kościoła czy kaplicy na święte celebracje. Jeśli z obiektywnych racji nie byłoby to możliwe codziennie, bierzmy w domu do ręki tradycyjny mszał, mszalik i w skupieniu modlitewnie odczytujmy teksty świętej liturgii na dany dzień. Po drugie, kto jeszcze tego nie uczynił, niech się dobrze przygotuje i odprawi dobrą, szczerą spowiedź. Zwróćmy także uwagę na naszych bliźnich, w rodzinie, wśród znajomych i innych osób, które Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. Przypomnijmy im o spowiedzi. Zachęćmy ich do spowiedzi. Dajmy im do ręki katolicką książkę o spowiedzi. Podajmy im informacje, gdzie można się wyspowiadać, gdzie w konfesjonale jest katolicki kapłan i czeka, aby duszę rozgrzeszyć, pojednać z Bogiem. Bardzo pomocne w dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu spowiedzi będzie czytanie katolickich ortodoksyjnych treści dotyczących sakramentu pokuty. W naszej kruchcie strategicznej mamy dostępne trzy książki o spowiedzi. Jak spowiedź uświęca, według świętego Alfonsa Liguoriego, opracowane przez księdza Ignacego Kłopotowskiego. Ksiądz Felix Kozel, spowiedź, jaką być powinna i jak się do niej przygotować. Oraz skromnego autorstwa mówiącego te słowa w blasku miłosierdzia, jak dobrze spowiadać się. Czytajmy te książki. Wracajmy do nich raz po raz,
aby coraz lepiej poznawać katolicką naukę o sakramencie pokuty, a przez to coraz lepiej i owocniej się spowiadać. Katolik czyta, katolik kształci się chętnie. Ofiarujmy te książki naszym bliźnim. Z pewnością w ten sposób uratujemy niejedną duszę od potępienia wiecznego, od piekła i zmobilizujemy do odprawienia dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi. Każda dusza jest ważna w oczach Bożych. Pięknie mówił święty Franciszek z Salezy, łagodny biskup z Genewy. Jedna dusza jest większa niż diecezja. Ratujmy zatem swoją duszę i ratujmy duszę. Po trzecie, w trosce o zbawienie dusz w najbliższych dniach pomnóżmy różańce. Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część różańca, a jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały różaniec, wszystkie trzy części, rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Przed odmówieniem różańca powiedzmy Matce Bożej tę właśnie intencję pilną o nawrócenie grzeszników, o dobrą spowiedź dla pogrążonych w grzechach ciężkich, o nawrócenie na wiarę katolicką rzeszy dusz wyznającej religię nową, od ponad 50 lat krzewioną w strukturach kościelnych. Tak, trzeba się gorliwie i wytrwale modlić o nawrócenie dusz na wiarę katolicką i o powszechny powrót katolickiego depozytu wiary w zakresie kultu, doktryny i moralności. Drodzy wierni, sprawa ta jest najwyższej pilności, bowiem tylko wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą i jedyną wiarą dającą zbawienie. Pomnóżmy różańce. Ratujmy duszę od wiecznego potępienia. Po czwarte, pamiętajmy, że przed katolickimi świętami piekło wzmaga swoją działalność. Szczególnie przez trzy pokusy diabeł działa przed świętami. Po pierwsze, trzyma mocno na uwięzi tych, którzy są w stanie grzechu ciężkiego, aby nie poszli do spowiedzi. Po drugie, niejedną duszę kusi do rozpaczy i do samobójstwa. Po trzecie, rozpala konflikty, niesnaski, nienawiść, kłótnie, wulgaryzmy, zwłaszcza w rodzinach, i to takie, jakie nie zdarzają się w ciągu całego roku. W niejednym domu, właśnie przed świętami, wyciąga się jakieś żale, pretensje, zgorzknienia, wywołuje się i wytyka bliskim jakieś sprawy z bliskiej czy dalekiej przeszłości. Wzmóżmy zatem czuwanie w dniach przedświątecznych. Zachowajmy powściągliwość w słowach, zrównoważenie,
i dobroć. Bądźmy dobrzy i cierpliwi. Dajmy w tych dniach przedświątecznych i świątecznych, dajmy naszym bliskim dobre słowo. Okażmy dobroć, życzliwość, cierpliwość. Nie dajmy się podejść diabłu, a krzywdy nam wyrządzone chętnie przebaczmy. Przyjmijmy umacniające i mobilizujące słowo pierwszego katolickiego papieża, świętego Piotra Apostoła. Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie, a Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do wiecznej swej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych. Dbajmy także o to, aby nasz dom był czysty, nie tylko wysprzątany przed świętami, ale czysty moralnie i duchowo. Unikajmy wszelkiej nieczystości w myślach, pragnieniach, spojrzeniach, słowach i uczynkach. Zamknijmy nasz dom szczelnie przed grzechem nieczystości. Wyrzućmy z domu, jeśli jeszcze tego nie uczyniliśmy, grzeszny telewizor. Mówi święty Paweł Apostoł, czy nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto? Uprzątnijcie stary kwas, abyście byli nowym zaczynem, jak jesteście przaśni. Albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. A tak świętujmy nie na starym kwasie, ani na kwasie złości i przewrotności, ale na przaśnikach szczerości i prawdy. I napomina apostoł narodów, rozpusta zaś i wszelka nieczystość albo chciwość, niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym, albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie. To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami. Dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów niedowiarstwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Kiedyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz światłością w Panu. Postępujcie jak synowie światłości. Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Czas, w którym Kościół katolicki przypomina, czci i uobecnia w świętej liturgii centralne tajemnice naszej świętej katolickiej wiary. Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Patrzmy na Chrystusa, patrzmy na krzyż, patrzmy na Chrystusa ukrzyżowanego. Woła święty Paweł Apostoł, złożywszy wszelki ciężar
i grzech zewsząd nas otaczający. W cierpliwości biegnijmy do wyznaczonego nam boju, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokonawcę wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż, nie bacząc na hańbę, i siedzi po prawicy Stolicy Bożej. Uważajcie bowiem na Tego, który zniósł od grzeszników taki przeciw sobie sprzeciw, abyście nie ustawali i nie upadali na duchu. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium, qua vita mortem pertulit, et morte vitam protulit. Sztandary króla się wznoszą, zabłysła tajemnica krzyża, na którym życie śmierć poniosło i przez śmierć dało żywot światu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.